Dzień dobry, mam na imię Ela i prowadzę bloga Mój Miły Czas o tematyce zdrowia, ekologii i rękodzieła. Jedną z moich pasji jest tkactwo i mniej lub bardziej intensywnie zajmuję się tym tematem od ponad 20 lat. Dziś w filmie chciałam zaprezentować proces twórczy nad budową warsztatu tkackiego kołeczkowego. Także jeśli interesuje Was ta tematyka, to serdecznie zapraszam na dalszą część odcinka. Tkactwo to zaraz po filcowaniu jedna z najstarszych metod pozyskiwania materiałów przez ludzkość. Także towarzyszy ona nam od zarania dziejów i jest z nami po dzień dzisiejszy. Oczywiście z pokolenia na pokolenie procesy twórcze były coraz bardziej udoskonalane, unowocześniane i dzisiaj już niewiele osób tka ręcznie, raczej zajmują się tym jacyś rękodzielnicy, hobbyści, ale do tkactwa coraz częściej wracają współcześni ludzie i dobrze, bo jest to świetna sprawa do poznania nas samych, ponieważ skupiamy się nad pracą i mamy mnóstwo czasu do relaksowania się i myślenia nad różnymi sprawami, ale też możemy w ten sposób twórczo oddać swoją duszę i pozyskiwać piękne materiały, takie, które będą albo wydźwiękiem artystycznym, czyli będą po prostu tkaniną artystyczną, która pięknie wygląda, albo mogą być również tkaniną użytkową, która oprócz pięknego designu również spełnia jakieś konkretne funkcje. Na przykład może służyć nam za ubiór bądź pokrywa. Ja w dzisiejszym filmie chciałam pokazać, jak łatwo zbudowałam warsztat tkacki kołeczkowy. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, skąd pochodzi ten warsztat tkacki, ani kiedy został wynaleziony, ponieważ na całym świecie tak naprawdę ludzie zajmują się tkactwem. Myślę, że na całym świecie jest on stosowany, tudzież był on stosowany, z różnymi oczywiście przystosowaniami do konkretnej sytuacji. Ale o co chodzi w tkactwie? W tkactwie chodzi o to, tak najogólniej rzecz biorąc, że przeplatamy ze sobą dwie płaszczyzny. Pionową, zwaną osnową, oraz poziomą, zwaną wątkiem. Zazwyczaj potrzebujemy jakiejś ramy, która będzie nam trzymała tą osnowę naprężoną, dzięki której będzie nam łatwo przeplatać wątek. Do tego służą nam skomplikowane warsztaty tkackie, pionowe, poziome. Mogą to być również mniejsze, takie kieszonkowe tabliczki Bartko. Mogą to być również ramki nabite gwoździami. Także możliwości jest sporo. Również ramą tkacką może być nasza dłoń. Zobaczcie. Nasze palce to osnowa i możemy swobodnie przeplatać między nimi wątek. Także wszystko możemy użyć w celach tkania. Jednym z propozycji warsztatów tkackich jest właśnie warsztat kołeczkowy. Do jego stworzenia potrzebna jest podstawa, w której nawiercimy dziurki, by w tych dziurkach móc umieścić kołki, bo warsztat tkacki nazywa się kołeczkowym. Oczywiście można sobie zakupić piękne kołeczki drewniane, a można też użyć w miarę prostych patyków. Ja tutaj mam akurat tyczki bambusowe. Ważne jest, by każdy taki kołeczek nawiercić dziurką. A to dlatego, że przez tę dziurkę przepleciemy nić osnowy i umieścimy kołeczki właśnie w naszym warsztacie tkackim. A następnie wątkiem
Tutaj polecane są dość grube materiały, na przykład recyklingowe ścinki, tudzież jakieś nieużywane ręczniczki, inne materiały chłonne, jeżeli chcemy na przykład stworzyć chodniczek do łazienki. I poprzez takie kołeczki przeplatamy sobie nasz wątek, który następnie przeciągamy w dół i w dół i w dół na naszą nić osnowy, aby uzyskać pożądaną długość naszego chodniczka. I tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o warsztat tkacki i jego zastosowanie. Fajny jest ten warsztat, gdyż jest bardzo poręczny. Wystarczy ściągnąć kołeczki, deseczkę pod pachę i tak naprawdę możemy tkać, gdzie nam się podoba. Także jeśli interesuje Was właśnie sposób, w jaki zbudowałam ten warsztat tkacki, to teraz będzie moment, żeby się zapoznać z tym materiałem, ale zanim do niego przejdziecie, to ja bardzo Was proszę, miejcie na uwadze to, że ja nie jestem zbyt sprytna w sprawach warsztatowych. Być może błądziłam w doborze narzędzi, być może robiłam to dość chaotycznie i nieprzemyślanie, ale ja nie mam na co dzień do czynienia z warsztatem, więc posługiwałam się tym, co mi po prostu do głowy wpadło. Nie jest to też taki stricte przepis na to, w jaki sposób wykonać swój warsztat kołeczkowy. To jest inspiracja, żebyście mogli na własne potrzeby sobie zaplanować, zaprojektować swój warsztat i wykonać go oczywiście z należytą dokładnością, dopasowaną do Waszych zdolności manualnych. Ja chcę udowodnić, że każdy może warsztat tkacki stworzyć i każdy może na warsztacie tkackim pracować. I do tego Was serdecznie zachęcam. No dobrze, nie przedłużając, zapraszam na materiał z procesów wiercenia, tworzenia, przycinania. Proszę, oto i o. Więc w pierwszej kolejności musimy przygotować sobie te kołeczki. Ja tutaj zakupiłam po prostu wtyczki bambusowe. Jest ich 2, 4, 6, 8, 10 sztuk. Zmierzyłam je sobie miareczką i wychodzi mi, że mają tak plus minus. ...90 cm długości. I w sumie, jeśli chodzi o ich taką wysokość, długość finalną, to no jakoś tak bardzo mnie to nie interesuje. No ważne, żeby ich było dużo. Więc postanowiłam, że 10 moich wtyczek podzielę po prostu na 4 części i finalnie mi wyjdzie 40 kołeczków. Oczywiście w cudzysłowie. Kołki, bo to kołki nie są, to są wtyczki bambusowe. Przyczepię sobie tutaj w jakiś tam sposób moje tyczki, żeby się nie ruszały. Hop, hop, hop. Dobra. 90 na półce jest 45. Plus minus oczywiście, bo ja z tego strzelać nie zamierzam. O, czyli idealnie w tym miejscu. Może delikatnie sobie przesunę, żeby móc swobodniej tutaj to wszystko ciąć. No i tak, znajdziemy sobie piłę i przystępujemy do pracy. Oczywiście ja nie wiem, czy to jest piła do drewna, ale mało mnie to interesuje, po prostu chodziło mi o to, żeby czymś tam przeciąć sobie. Widzimy się po prostu, wiecie co, jak to przetnę. Bo
bo po coż macie oglądać tę historię, w której się męczę? Ja i madło, tyczki bambusowe i piła. Zobaczycie, jak już to będzie gotowe. Dobra, wracam, bo troszeczkę mi się udało. Mamy już na pół porobione kołeczki i znowu na pół. Więc skoro wcześniej było te 45 cm, no plus minus oczywiście, bo tu trochę krzywo, tam trochę krzywo, no to powinniśmy mieć teraz po 22,5 cm oczywiście. Wszystko plus minus. I to plus minus nam wychodzi w tym momencie tu gdzieś na taśmie. To nawet sobie nie jestem w stanie zaznaczyć. Po prostu będę to chciała przy taśmie. A w tym miejscu mamy no to jest właśnie gdzieś tutaj po środku taśmy. No dobra. Żebyście się ze mnie za bardzo nie śmiali, to znowu pozwalam sobie wyłączyć kamerę i wrócę do Was w momencie, kiedy już będzie pięknie przecięte. No dobra. Udało mi się nową, innowacyjną metodą z wykorzystaniem piły przeciąć 10 tyczek bambusowych, tak by pozyskać z nich 40 plus minus równej długości tyczki, które mają robić za kołeczki. Nie był to film instruktażowy o tym, jak używać piłę i imadło. Ja tutaj improwizowałam, co tu dużo powiedzieć. Nie jestem człowiekiem warsztatowym, więc zrobiłam to tak, jak potrafię. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo heheszków pod tym filmem odnośnie tego, jak bardzo się zachowałam nieprofesjonalnie. No, oczyszczę teraz trochę tą przestrzeń, poodkładam narzędzia. I na co warto zwracać uwagę, jakby co? To na taką, no jednak, jakość wykonania, bo niektóre tyczki udało mi się bardzo ładnie tutaj rozciąć i są bardzo gładkie i tak dalej, a inne trochę jakby się bardziej wyłamały, wyszarpały. Zastanawiam się nad tym urządzeniem, co jest tutaj, to takie jest trochę z papierem ściernym, czy nie dałoby się jakoś ich wyszlifować delikatnie, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie będę po prostu przewlekać wątek, żeby po prostu się nie, wiecie, no nie ranić o to za każdym razem. Muszę jakoś zadbać o wyszlifowanie tego miejsca, zabezpieczenie. I jeszcze nie wiem, czy dalej będę teraz pracować z kółkami, czy z ramą główną. Zobaczę tak naprawdę od tego, które narzędzie znajdę pierwsze, bo jeśli pierwsze znajdę małą wiertareczkę, to pobawimy się kołkami, a jeśli pierwsze znajdę dużą wiertareczkę, to pobawię się z deską, z mocowaniem. No dobra, odkładam narzędzia, bo to jest bardzo ważne, żeby zawsze odkładać narzędzia stąd, skąd się je wzięło. Swoją drogą możecie mi napisać w komentarzu, czy ta piła, którą użyłam, nadawała się do cięcia drewnianych rzeczy, czy jednak nie. Chętnie się czegoś dowiem. Boże, dobra, nie wygłupię się już, bo zaraz sobie zrobię bałagan. Idziemy na obiad. Na obiad, na obiad, na obiad. No.
No dobra, kołki są już ponawiercane i serdeczne pozdrowienia dla mojego męża, który postanowił mi pomóc w tej materii, w używaniu wiertarki. Starałam się oczywiście je wiercić, znaczy żeby były wiercone, mąż wiercił, na w miarę podobnej wysokości względem siebie. Z tego co dostałam informację, to z 40 na 40 kołeczków tylko jeden pękł. Natomiast co teraz? Teraz muszę im stworzyć podstawę, w które zostaną po prostu wtyknięte. I wynalazłam kawałek deseczki, tudzież sklejeczki, tudzież nie wiem jak to nazwać, no jest to drewniane. Zmierzyłam to już sobie, to ma około 80 cm długości i po prostu w miarę na środku narysuję w odpowiedniej odległości kropki, by zaznaczyć właśnie miejsca, w których te moje kołki zostaną wtyknięte. Tylko to jest taki ważny moment, w którym powinnam zaplanować odległości między kołkami. I tak, co 5 cm to jest dużo, za dużo, co plus minus 2,5, 2 może, co 2 cm. Co 2 cm. Myślę, że co 2 cm plus minus. No, takie mam wrażenie. Im szerzej to damy, tym wiadomo, ten splot będzie inny, tak? Ten finalny produkt. Także to jest dobry moment, żeby to właśnie dobrze przemyśleć. Może co 3? Żeby to dobrze, wiecie, zaplanować. Może co 3? Nie, to tak plus minus co 2. Plus minus co 2 zrobię. No. Dobra. Także mamy miareczkę. Tu gdzieś był ołóweczek. No i co? I mierzę i tyle. No. Dobrze, mam już nawierconą podstawę, co 2,5 cm. Kołeczki też są nawiercone i teraz czeka mnie praca kosmetyczna, żeby po prostu papierem siernym delikatnie pozbyć się różnych zadziorków. No i kiedy wszystko będzie gotowe, to po prostu kołki będę umieszczać w podstawie, by stworzyć, prawda, stworzyć ramę tkacką, osnowę, na której będę przeplatać wątek. Także troszeczkę pracy przede mną, takiej kosmetyki. No i tak bardzo skrótowo patyka. Musieliśmy przepchnąć tą dziurkę za pomocą takiego tutaj gwoździka, tak wyżłobić, żeby była dobra przepustowość, a następnie za pomocą tego oto papieru ściernego po prostu obtaczałam dziurki, żeby były bezpieczne i końcówki, żeby były obłe. A teraz muszę dopasować kołeczki do ramki. Hej. Także w ten sposób zbudowałam swój warsztat tkacki, który właśnie jest tutaj przed Wami. Jak go używać, jak stosować, o tym nie będę, tego nie będę pokazywać w dzisiejszym filmie.
Natomiast jeżeli przypadkiem będziecie w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego 18 lipca, to ja serdecznie Was zapraszam do skansenu rzeki Pilicy. Tam w ramach warsztatów pokazowych będę właśnie ja, razem z moim warsztatem kołeczkowym oraz ramami tkackimi, i będziemy mogli sobie porozmawiać, potkać wspólnie przez kilka godzin, od 11 do 13 tam będę. Będziecie mogli zapoznać się właśnie z technikami tkactwa na warsztacie kołeczkowym oraz tkactwa artystycznego. Także serdecznie Was zapraszam. Natomiast jeśli interesują Was te tematy, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli chcecie, żebym nagrała taki filmik właśnie o tym konkretnym warsztacie, bądź o innych warsztatach tkackich, na których pracuję. Bardzo Was też proszę o to, żebyście zalajkowali mój film, zasubskrybowali mój kanał, żeby zawsze być na bieżąco z treściami, które publikuję. Niezmiennie i niezmiernie zapraszam Was również do moich mediów społecznościowych, na Facebooka, na Instagrama oraz bezpośrednio na mojego bloga www.mójmilyczas.pl. Tam więcej informacji, zdjęć o różnych rzeczach, które sobie tworzę w moim miłym dla mnie czasie. Nie przedłużając, serdecznie Was pozdrawiam i zachęcam do podejmowania pracy w tkactwie, bo tkać może tak naprawdę każdy. I możecie do procesów tkackich użyć wszystkiego. Wystarczy mieć osnowę, czy to z palców, czy z kołków, czy ze sznurków, czy z płota, czy z patyczków, czy z widelca, i wystarczy mieć wątek. Czy to będzie włóczka, czy nitka, czy kawałek trawy, czy kawałek materiału, czy kawałek czegokolwiek, co sobie wymyślicie, to wszystko już jest Wasza inwencja twórcza, a warto się uzewnętrzniać właśnie w procesach twórczych, bo to jest mega, mega pozytywne doświadczenie. I właśnie mega, mega pozytywnych doświadczeń Wam życzę i życzę Wam również wszystkiego, co najlepsze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!